Już od kilkunastu lat pod Nosalem szkolimy dzieci i dorosłych. Tutaj właśnie najmłodsi stawiają pierwsze kroki, a rodzice przekonują się, że warto zacząć jeździć na nartach. Program sześciu odznak Misia Stramusia, programy szkoleniowe, programy narciarskie, według których instruktorzy szkolą dzieci w sześciodniowych kursach odbywających się podczas ferii zimowych. Łatwe, bezpieczne, niekrzyżujące się trasy pozwalają nauczyć się jeździć na nartach, spędzać miło i przyjemnie czas. Bardzo lubię narty. Dzieci się wspaniale bawią, rodzice również spędzają wspólnie czas z dziećmi. Rodzinny wspaniały wypoczynek i dużo przy tym zabawy i rekreacji. Zaczynałam jeździć na nartach, jak miałam 2 latka. Mama i tata umią jeździć na nartach, ale uczył mnie instruktor. Cały czas sportowy tryb życia i na powietrzu raczej staramy się spędzać czas. Piąty Puchar Misia Stramusia to zawody, które ściągają pod Nosal dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Po raz pierwszy dzieci rywalizują na torze ski cross. To taki tor z przeszkodami, skocznie, tunele. To właśnie ta nowa formuła, którą w tym roku przyjął Stramuś. Nastawienie bojowe, także mamy nadzieję, że będzie super. Dwójka dzieci, pierwszy raz w Pucharze Misia. No i czekamy, jedno już po starcie i czekamy na start najmłodszego uczestnika. Jest dużo nauki, dużo różnych innych zajęć, ale staramy się być aktywni. Fajnie, tylko trochę słabo jechałam. Nasze najmłodsze dzieci z rocznika 2010-2011 rywalizują na mini slalomie gigancie, a całą naszą imprezę wspiera Puchar Rodzinny. Rodzinna integracja i jestem pod wrażeniem świetnej organizacji. Popatrzę na to, ilu tu jest dzieci, ilu zawodników, to oni to wszystko tak fajnie ogarniają. No super. Dzieci super, zabawa ekstra. Tak. Myślę, nie mamy oficjalnych wyników, ale chyba dobrze. Powinno być coraz więcej takich tego typu imprez. Laura będzie pierwsza startowa. Myślę, że dobrze pójdzie. Z zapaloną narciarką. Zdecydowałam, ale mówiłam sobie wyluzuj. Teraz mam nadzieję, że zajmę pierwsze miejsce. Szybko się jechało, ale potem trzeba było zwolnić, bo była wyskocznia. Idzie się wywrócić, jak się nie wyhamuje. Puchar Misia Stramusia to impreza dla całych rodzin, która jest nie tylko imprezą narciarską, ale jest również imprezą rodzinną. Poza tym, że dzieci rywalizują, bawią się pod naszymi namiotami animacyjnymi, robią różnego rodzaju rysunki, mamy malowanie twarzy. Wszystkie dzieci oczywiście otrzymują nagrody za udział, dyplomy, medale, upominki, a wśród najlepszych zawodników rozlosowane będą nagrody. Wszystkie dzieci zasługują na to, żeby wziąć udział w losowaniu, bo wszystkie są wielkimi narciarzami. Narty mają duże dla mnie znaczenie i jeżdżę już 7 lat. To jest moja piąta wygrana. W przyszłości chciałbym być dobrym zawodnikiem i wygrywać. Angelika zajęła pierwsze miejsce o Puchar Stramusia, a w rodzinnych zajęliśmy drugie miejsce. Trasa była fajna i bardzo dobrze się jechało. W przyszłości chciałabym startować jako zawodniczka. Już dzisiaj zapraszamy na 6. Puchar Misia Stramusia, który odbędzie się w 3. niedzielę lutego 2016. To będzie wielkie święto pod Nosalem. Zapraszamy wszystkie dzieci w sezonie 2016.